że nie, czuję się lżej. Jakoś tak, tak trochę mniej naturalnie niż przed tym fryzjerstwem. No jestem psychicznie zadowolona, a fizycznie określę się później, jak się zobaczy w lusterku. A to jeszcze pani się nie widziała? No nie, no to tak trochę w ciemno. Będzie niespodzianka? Tak. No jest dobrze. Tak? Tak. Podoba mi się? Tak. Czyli mogę pana poderwać na chwilę. Podpytamy oczywiście też o ten pomysł, o tą dzisiejszą akcję. Tak. Na pewno się podoba. Cieszy panią, że takie coś się pojawiło. Oczywiście zawdzięczamy tu dużo, oczywiście pani dyrektor, która jest od niedawna, lecz takie nowości wprowadza. Nie, bo to cieszy ludzi, bardziej człowiek ma możliwość zadbać o siebie, nie dołować się swoimi problemami, bo sam pobyt tutaj to nie jest przyjemnością, prawda, chociaż naprawdę nieźle, ale własny kąt zawsze jest najlepszym lekarstwem dla każdego, prawda. I ta pomoc taka dodatkowa jest bardzo mile widziana, bo można właśnie spróbować zmienić swój wizerunek, trochę się poczuć atrakcyjną, a nuż może kogoś poznam w mieście. No i dbałość po prostu personelu o nas, że po prostu możemy coś sobą zrobić na plus. Jakiś makijaż i można do miasta wyskoczyć. Nie jest tak człowiek, wie pan, zdołowany, że tu musi być nic więcej. Większa jest chęć do życia, może w ten sposób. No i też było widać, że fryzjer naprawdę się starał, prężył się, czyli myślę, że ta randka będzie odpowiednio wyglądała, jeśli już będzie niedługo, bo teraz jest post, prawda, to po świętach. Widać, że tutaj każdy czeka, prawda? No tak, chociaż niektórzy byli niechętni, ale zachęcanie w różny sposób jest dobre, że ludzie po prostu może tego nie mieli wcześniej, bo te problemy niektórych tak uginają i zresztą stan zdrowotny też i wiek, że po prostu jest ciężko wyrwać się.